Witam Was na kanale Browar Gdynia. W dzisiejszym odcinku piwo specjalne, a i odcinek kręcony w specjalnym miejscu, ponieważ znajdujemy się w Wiśle. Jak widzicie, sezon zimowy uważam za otwarty. W dniu jutrzejszym trzeba iść na narty, na stok, połamać sobie nogi, ale przed tym, zanim to się stanie, w imię oczywiście zdrowia, to jest na nartach. Wypijemy coś niezdrowego, czyli alkohol. Piwo uważone specjalnie na poznańskie targi piwne, czyli jak tutaj jest napisane, Poznań Beer Expo w browarze Wąsosz w Konopiskach. Ja pamiętam, że targi były trochę dawno, ale piwo stało cały czas na balkonie, wcześniej w lodówce, czyli myślę, że dosyć dobrze zachowało swój charakter. Opinie były różne o tym piwie. A te kwiatki widzieliście? Piękne, proszę. To się płeć żeńska powinna tutaj skupić swoją uwagę. Taki gratis. Jako, że w hotelu jest z oświetleniem słabo, więc przyświecę sobie i zajmiemy się od początku tym piwem. Nad piwnym Poznaniem zawsze świeci słońce, dlatego nie dajemy sobie wmówić, że lato już się skończyło i zamykamy je dla Was, gości poznańskich targów piwnych, w tej oto butelce pod postacią kwaśnego, kolonialnego piwa. Nasze piwo smakuje mango, pachnie bananami, orzeźwia wyraźnie kwaśnymi nutami. Do Rymu pięknie to brzmi. Życzymy Wam udanej zabawy w ten cudowny listopadowy weekend. No to słabo, bo jest styczeń. Słowo dla mnie. Browar Wąsosz i ekipa poznańskich targów piwnych Movember Polska, kompania fundacji, ale z takimi małymi literami, że ja nie wiem, ostatnio miałem psychotesty i je zaliczyłem, fundacji okulistykę, fundacji Kapłan Światełka? Nie widzę w ogóle. Najbardziej stylowa kampania roku, zapuszczamy wąsy, by prowokować do rozmów. Walczymy z rakiem jąder i prostaty. Szczytny pomysł. Ja wąsów mimo wszystko nie zapuszczę, ani brody. Dobra. Składniki. Woda, słód pilzeński, słód pszeniczny, chmiel magnum, drożdże Saflager W34/70, czyli piwo dolnej fermentacji, bakterie Helveticus, dodatki pulpa z mango. No to stąd smak mango może być. Piwo niefiltrowane, pasteryzowane, ułożone, rozlane w konopiskach. 7,8 BLG, 3% alkoholu. Świetnie. Ja przed chwileczką wysiadłem z samochodu z Gdyni do Wisły. 6,5 godziny w tych warunkach. Myślę, że naprawdę całkiem bezpiecznie i dobry czas. Oczywiście zawsze czegoś zapomnę i zapomniałem otwieracza. Znaczy, byłem pewny, że w hotelu będzie otwieracz. Jednakże, no cóż, nie ma otwieracza, ale mam taki specjalny nożyk. Piwo nie wychodzi z butelki. No i muszę powiedzieć, że jest tak kwaśno, jest orzeźwiająco. Trochę złego o tym piwie poczytałem, tak delikatnie się nastroiłem jakiś czas temu. Zapomniałem, że to poczytałem, ale coś tam, że było za drogie to piwo. Nie pamiętam, czy 10 zł kosztowała ta butelka. No to faktycznie trochę, jak na ten baling, trochę słabo, ale kraft to kraft. No może trochę mango. O kurczę, nie myłem szklanki, teraz może być wtopa. Z rozpędu. Ach, mam nadzieję, że hotel ulubił. No, ale ta nadzieja jest płonna, widzę. No, ale jest tak ciemno, że chyba nie będzie widać. Jestem uratowany. Ale wtopa. No, nawet nie miałbym czemu umyć tej szklanki. Piana biała, zbudowana słabo. Nie będzie trwała. Piwo jest jasne, słoneczne, tak jak lato. O, może tak bardziej. Widać pianę bardzo ładnie.
która już właściwie redukuje się do zera. Kolor, muszę powiedzieć, że bardzo ładny. Bardzo ten kolor mi się podoba. Może na siebie przyświecę. O, tak wiecie, po harcersku będzie, ale siara. Nie, dobra, nie będę robił wstydu. Nie, no nie mogę powiedzieć. No, jest delikatny kwas oczywiście. Jest w aromacie. Czy jest mango? Czy są banany? Powiedziałbym, że bardziej mango jest w aromacie. No, ale przede wszystkim jest kwasowość. To mi się podoba. Browarze Wąsosz, ekipo Poznańskich Targów, wasze zdrowie. Nie, no nie mogę powiedzieć. Oprócz tego, że piana jest taka, jaka jest, czyli jest no... Piana jest taka niestała, ale czy to nie jest piękny kolor? Naprawdę wydaje mi się, że piwo jest dosyć mocno nasycone. Tutaj nie będzie tego pewnie widać, ale tam w środku aż buzuje. To też mi się podoba. Piana jest pomimo zastosowania sołdu pszenicznego niestała, ale cała reszta mi pasuje. Bardzo wyraźny kwas, czyli sołd, tak jak jest napisane. Nie za bardzo kojarzę, o co chodzi z tym kolonialnym. Pewnie tutaj się zbyt dobrze nie przygotowałem do tego tematu. Świetne, orzeźwiające, lekkie, kwaśne piwo. Właściwie tyle mam do powiedzenia. Tutaj wiele nie można powiedzieć o jakiejś złożoności, bo no wybaczcie, ale to jest po prostu Grodzisz prawie, że 7,8 stopnia Balinga, 3% alkoholu, świetny pomysł na waszym miejscu. Ewidentnie mango jest wyczuwalne w smaku. Na waszym miejscu coś takiego bym powtórzył w lecie. Naprawdę na końcówkę lipca, wtedy kiedy jest najcieplej, bo sierpień już jest taki bardziej deszczowy, przynajmniej nad morzem. Nie wiem jak wreszcie, nie pamiętam jak wreszcie Polski. Świetne zakończenie dnia. 3% alkoholu, kompletnie w ogóle go nie czuć. Mimo bardzo niskiego balingu, wcale jakby nie mam wrażenia, że piję wodę. I to jest kolejny plus tego piwa. No proszę, tak się kiedyś źle nastawiłem. Konsystencja, czy faktura tego piwa jest gęsta. Ja mam wrażenie, że wgryzłem się w mango. Chociaż samo mango jest takim, szczerze powiedziawszy, dla mnie nie jest jakimś tam super jakby owocem, który daje super doznania. Podobnie jak awokado, które kładzie się przecież tak naprawdę na chleb. Ale do tego piwa to był świetny pomysł z tą pulpą. Niech zgadnę, czy czasami Marcin tutaj nie brał udziału w tym pomyśle. Wypiję to piwo z przyjemnością. Bardzo sesyjne, bardzo przyjemne. Ja jeszcze spojrzę na chmiele, bo nie pamiętam. Po prostu magnum. No, to zakładam, że jest jakieś tutaj jakieś 13-15 IBU. Bardzo przyjemny wariant piwa kwaśnego, pszenicznego. Naprawdę. Tylko, że zamiast wgryzać się w banany, wgryzamy się w mango. Jedyne, do czego tutaj mógłbym się jakby przyczepić, to piana, której no nie ma tej piany. Ona jest niestabilna. No i ten aromat bananów. To jest ryzyk pisania na etykiecie właśnie różnych doznań, bo one podlegają gustom.
Tych bananów raczej nie czuję. Ale jak na dolniaka, powiem szczerze, zresztą zawsze mówię szczerze, bardzo ciekawy pomysł, bardzo aromatyczny dolniak. Jestem pod wrażeniem. Drodzy, w lecie świetna alternatywa do summer ale'ów. Polecam Wam, to byłem ja, Wasz specjalny wysłannik Tomaszek. Świetnie.